Poczekamy, aż wszyscy wejdą z poczekalni tutaj do nas. Chwilkę to potrwa. Cześć, Rafał. Jesteś dzisiaj pierwszy. Jeszcze poczekajmy, aż wszyscy dojdą. Okej, tak, widzę, że już jesteście. Że tak powiem, dzień dobry, wieczór, Kodwik. Dzień dobry. Mamy środek Kodwiku, naprawdę niesamowitego. Po prostu jak widzimy, co się dzieje wokół i oglądamy różne relacje i sami też w tym uczestniczymy, to jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tego wszystkiego, co się zadziało. Ja mam na imię Krzysztof, a ze mną jest. Agnieszka. I będziemy dzisiaj was kodwikowo oswajać. Więc czerpiemy w sumie w tym tygodniu energię z tego, co się wydarza kodwikowo. Bo jak naprawdę oglądamy zdjęcia, jakieś relacje, to tych pomysłów jest mnóstwo. No i dzisiaj też wam damy troszkę pomysłów na to, jak można rozpocząć przygodę z programowaniem. Jakbyście chcieli jeszcze coś zarejestrować na stronie kodwikowej, to pamiętajcie o hashtagu w tagach. Za chwilkę wrzucimy sobie. Ania, adminom trochę to zajmuje, kodwikowym, więc pewnie w końcu dojdą do ciebie, bo tych zgłoszeń zapewne jest bardzo, bardzo dużo. Za chwilkę też włączę moderację czatu. Więc po prostu nie będzie widać waszych pięknych tutaj napisów. Jak będą jakieś rzeczy, z którymi będziemy chcieli się podzielić, to wtedy tą moderację wyłączymy albo będziemy wyłapywać pewne rzeczy. No i to jest dobry moment, żeby wystartować kodwikowo, więc najpierw moderacja. I startujemy, więc temat oswajanie programowania, dlatego że uważamy, że do tego tematu to trzeba spokojnie. Ci, którzy dopiero zaczynają też pracę z dzieciakami, z uczniami, żeby nabyli też takiego momentu, w którym poczują, że to jest ich, że mogą czerpać ze swoich doświadczeń, że to nie jest nic obcego, nic nienaturalnego, tylko że to jest. Do treści, to jeszcze chcemy zobaczyć, kto jest z nami na sali. I najpierw odpalam wam ankietę etapu przedszkolnego. Kliknijcie, jest wielokrotnym możliwością wyboru, więc jeszcze ktoś do mnie dzwoni, pewnie chce dostać linka, bo się zgubił. Ok, mamy to. Zakończ głosowanie. Udostępniam wyniki, żebyście zobaczyli, jaką grupą jesteście. Większość szkoła podstawowa, gimnazjum, etap przedszkolny też się pojawił, miło mi. Kończymy to udostępnianie. I teraz jeszcze jedna ankietka. Który raz jesteście w naszym programie? Czy pierwszy, czy kolejny? Proszę bardzo, linki wysyłam jak tylko mogę. Jeszcze głosujecie. Jeszcze głosujecie. Dobrze. Teraz pokazuję wam wasze wyniki. No bardzo się cieszę, że większość z was to są osoby, które pierwszy raz są z nami, bo to też jest taki webinar dedykowany przede wszystkim tym, którzy zaczynają swoją przygodę, ale na pewno też ci, którzy są z nami kolejny raz, mamy taką nadzieję. I tak on został też gdzieś tam przygotowany, że pewnych rzeczy jeszcze nie pokazywaliśmy, które dzisiaj będą. Więc może będzie to dla was jakaś inspiracja. Mamy taką nadzieję. No i teraz ja pozapraszam tych, którzy jeszcze proszą mnie o linki, a Agnieszka przyjmuje pałeczkę. O czym dzisiaj będzie na naszym webinarium? Przede wszystkim, jaka jest rola tego programowania, o którym tak szeroko teraz zewsząd słychać i mówimy, i wszyscy bierzemy udział, wszyscy tutaj obecni w
na tym webinarium z programowaniem mają coś wspólnego albo chcą mieć coś wspólnego. Przedstawimy narzędzia offline'owe służące do nauki programowania, ponieważ nie każdy musi dysponować sprzętem w niesamowitej ilości, żeby zacząć programować. Można to robić tak naprawdę bez sprzętu i Krzysztof tutaj poda ciekawe programy. Ale następnym etapem, po tym etapie Unplugged, jest etap z użyciem narzędzi, czyli z użyciem tabletów, komputerów. I to będzie kolejny etap naszego webinarium. A tak naprawdę, co to jest to programowanie? My proponujemy w Mistrzach Kodowania i nie tylko, spotykacie się z tym, że proponują poznanie jakiegoś języka programowania, ale język to jest tylko narzędzie. Narzędzie, które ma nam służyć do tego, że najpierw musimy poznać problem, który musimy rozwiązać, spróbować sobie z tym problemem poradzić, to znaczy wymyśleć jakieś rozwiązanie i dopiero przełożyć to rozwiązanie na problem i rozwiązanie na zrozumiałe dla komputera, dla maszyny instrukcje. I dzisiaj mamy nadzieję, że pokażemy, w jaki sposób można problemy, które związane są, które dzięki programowaniu możemy rozwiązywać, można rozwiązać w atrakcyjny sposób, zarówno z wykorzystaniem tych narzędzi offline'owych, czyli unplugged, bez prądu, bez sprzętu, jak i tych, do których będzie nam potrzebny tablet czy komputer. Krzysztof, myślę, że teraz nas tutaj zaciekawi narzędziami Unplugged. Halo, Krzysztof? Czekamy jeszcze chwilkę na Krzysztofa, pewnie jeszcze wysyła linki. Okej, jestem już, jestem. Agnieszko, jest prośba od uczestników, żebyś troszkę podkręciła swój dźwięk, czyli żebyś podgłośniła swój mikrofon, żeby było cię lepiej słychać. Próbuję. Jeszcze troszkę, bo dalej po prostu, jak będziesz mówić, to będzie to bardziej komfortowe dla naszych uczestników, bo tu nam... Teraz jest lepiej. Dajcie znać, ok? Ja widzę, ja was czytam cały czas. Ok. Super. Mówią, że tak. Jeszcze tylko niech potwierdzi kilka osób. Dobrze, to cieszę się bardzo, że jest lepiej. Dobrze. Czyli techniczne rzeczy mamy już za sobą. To ważne. To teraz przejdziemy już do konkretów, do pomysłów. A dzisiaj lampkę, wiecie, lampka mi poszła i dlatego trochę mnie ciemniej, ale myślę, że lepiej, jak widać Agnieszkę. Wyraźniej, a mnie niekoniecznie. Ok? Mówmy się tak. Dobra. Koniec tych niuansów. O, włączyła mi się moderacja. Włączę z powrotem. No dobra, słuchajcie, wchodzimy sobie do programowania bez prądu, bo pomysł jest taki, że jak zaczynamy z programowaniem, albo mówimy, to tak naprawdę gdzieś tam zaczynamy z pewnymi zasadami, pewnym układem, pewnym myśleniem logicznym, gramatyką i nie musimy od razu zaczynać od wysokiego C, tylko spokojnie możemy zacząć od zabawy. Szczególnie jest to ważne w szkole podstawowej, na etapie przedszkolnym. To są takie rzeczy, które możemy wykorzystać zawsze, które są bliskie i które każdy z nas może zrobić. Żeby przejść do tych zabaw, żeby pokazać, jak je robimy, będzie krótka rozgrzewka. Teraz na prezentacji pokażę wam zadanie. Chmurka ma za zadanie wejść na niebieskie pole. I macie dwa przepisy na to, żeby weszła na niebieskie pole. Przepis A i przepis B. Napiszcie, który z tych przepisów jest prawidłowy, który pozwala chmurce dojść na niebieskie pole.
Widzę, że piszecie, macie różne odpowiedzi. Z racji tego, że nie widzicie tych odpowiedzi, tylko ja je widzę, nie możecie się kierować odpowiedziami innych. Dziękuję wam bardzo. Żeby chmurka weszła na niebieskie pole, to mamy prawidłową odpowiedź A, bo chmurka idzie krok na dół, tutaj, i potem raz, dwa, trzy, cztery kroki w prawo. To wszystko. W porządku. No to teraz mamy następne zadanie. Podobne. Która odpowiedź jest dobra? Aha, mówcie, mówcie. Piszecie, widzę. Widzę, że A po prostu tutaj. No świetnie. Ci, którzy dali sobie więcej czasu, znaleźli odpowiedź, bo dobra odpowiedź to jest A i B. Specjalnie już na tym etapie zrobiliśmy tak, że są dwie możliwe odpowiedzi, dlatego żeby pokazać, że na początku, jak zaczynamy się tym bawić, jak mamy jakąś planszę, jak mamy jakiś labirynt, to przecież nie chcemy z dzieciakami, które są w przedszkolu czy w klasach 1-3 od razu dążyć do optymalizacji, kiedy się z tym spotykamy, tylko bardziej, żeby się bawić, żeby pokazywać, że są różne drogi, które prowadzą do rozwiązania naszego zadania. I jeszcze jedno zadanie, ostatnie na rozgrzewkę. Nasza chmurka ma przejść przez czerwone pole, żeby dojść do niebieskiego. Który przepis jest ok? Cieszę się, Violetta, że udało ci się wejść. Jasne? Ok. Odpowiedź B. Bo przechodzimy przez czerwone pole. Dziękuję wam bardzo. To tyle rozgrzewki, która też pokazuje, że takie proste zadania już nas gdzieś tam zbliżają do pewnego myślenia o sekwencjach, o pewnych ciągach, o tym, że pewne wydarzenia występują po sobie, po kolei. I to też już jest coś, co przecież wykorzystujecie na pewno w swojej pracy. I spokojnie można w taki sposób zaczynać, mając nawet kafelki w szkole, po których uczniowie biegają, chodzą, albo mając plansze do jakichś gier, które można przerobić sobie spokojnie na jakąś grę związaną z takim programowaniem. No dobra, no to teraz przejdźmy do pierwszego przykładu, co może nam się przydać do tego, żeby pracować z uczniami, oprócz kafelek, oprócz jakiejś planszy. Mamy kubeczki. Kubeczki. Zwykłe plastikowe kubeczki do napojów mogą nam służyć do tego, żeby razem z uczniami stworzyć wieżę. Mamy kubeczki. Mamy też siatkę, która pokazuje nam, w jaki sposób one mogą być rozłożone, że jeden ruch w prawo to jest pół kubeczka. Jeden z uczniów jest osobą, która planuje swoją pracę. O, dzięki, Edyta. Agnieszka, tak. Wyłącz proszę mikrofon swój, bo jest echo i ja jestem dwa razy. Okej, okay, teraz powinno być lepiej. Dzięki, że daliście znać. Jest lepiej, prawda? Piotr, Edyta? Dobra. Technicznie. Fajnie. No to jak bawimy się w kubeczki, to zapraszamy uczniów do pracy w parach. Dajemy im kubeczki, dajemy im wzór, który mają ułożyć i dajemy im też polecenia. Podnieś kubek, opuść kubek, krok do przodu, krok do tyłu, obróć kubek o 90 stopni w lewo, w prawo. I w ten sposób uczniowie razem jeden robi przesuwany, jeden wykonuje skrypt na kartce, a drugi jest robotem. Dzień fajnie, Lucyna, że sprawdzone. To zdjęcie, które tutaj widzicie, to jest zdjęcie Wioli Szweps, która z SP81 w Łodzi też to zrobiła. To po prostu działa. Mam dwa głosy. Okej, okay, ale już wyłączony mikrofon Agnieszki. Mam nadzieję, że u was jest już w większości okej. Okay. Czasami jest kwestia łącza.
I te kubeczki można układać po prostu w różne sekwencje. I dzięki temu te dzieciaki naprawdę się fajnie bawią, pokonują różne trudności i razem po prostu osiągają sukces. Nie mamy komputera, ale zabawa jest przednia, co można zresztą zobaczyć też na tym zdjęciu. Jest zaangażowanie, jest radość, jest poprawianie też na pewno jakichś błędów, które się pojawiły, więc to wszystko pokazuje, że nie zawsze trzeba zaczynać od komputera i że można uczyć się jakichś podstaw kodowania właśnie w taki sposób. Jak zostajemy w tej stylistyce, to kolejna rzecz, którą podzieliła się, te zdjęcia są od Ani Jędryczko z Damic SP. I Ania razem ze swoimi uczniami ściągnęła. Ania razem ze swoimi uczniami ściągnęła materiały, które są dostępne na stronie kodwikowej Włoch. I tam jest gra karciana. Gra karciana, która polega na tym, że uczestniczy w niej dwóch uczniów. Każdy z tych uczniów po tej małej kratownicy prowadzi jednego robota. Uczniowie też wyznaczają sobie dwa punkty, po których nie mogą się poruszać. I przy pomocy kart, które dostają, które losują, mogą układać kod poruszania się jednego i drugiego robota. Cała zabawa polega na tym, że wygrywa ten, kto pierwszy wejdzie na pole, na którym jest drugi robot. I wtedy dostaje się punkt. Ania, dzieląc się doświadczeniem z tych zajęć, powiedziała, że jej uczniowie w szkole podstawowej 45 minut spędzili nad tą grą. To był cenny czas i myślę, że bardzo ważne było to, że uczyli się też strategicznego myślenia, że próbowali zastanowić się, w jaki sposób robot drugiego ucznia będzie się poruszał i w jaki sposób można zaplanować swoje własne ruchy, żeby to się udało. No to jest sfera robotyczna. W przerwie pomiędzy jednym slajdem a drugim powiem tak, dostaniecie tą prezentację. Dostaniecie ją pewnie do jutra wieczora. Na niej widzicie, są wszystkie linki, więc spokojnie będziecie mogli z nich korzystać. Nie zrobimy przykładu z kubeczkami, bo nie mam tutaj kubeczków i też trudno byłoby, żebyście wy w tej chwili z tymi kubeczkami pracowali, ale w materiałach, które wam dam, w tym linku jest opis, scenariusz, który czy wyjdzie za was w kubeczki z klasą 24-osobową? No pewno, że wyjdzie. Bo przecież możemy naszą klasę podzielić na zespoły i to też jest na grupy i w tych grupach pracować. Czyli jak mam klasę 24-osobową, mogę podzielić ich na zespoły 4-osobowe i tam przydzielić rolę. Albo na 8 zespołów 3-osobowych. Jedna osoba pisze kod, druga osoba realizuje kod, a trzecia osoba jest tą, która sprawdza poprawność działania maszyny. Tak? I sprawdza te wszystkie niuanse związane z ciągiem. Więc jak najbardziej. I tutaj podoba mi się też fajna sprawa. Ania, wrzucam na czat główny. No i jak mamy kubeczki, to event jest gotowy. I okej. Polska, czy można prosić o polską wersję zasad prezentowanej teraz gry? Tak jak mówię, Ania Jędryczko na pewno na blogu opublikuje niedługo post i tam będzie opis tej gry. Tutaj napiszę jego adres, żebyście mieli. Oswajamy programowanie edu.pl. Przepraszam, co, Agnieszka? Halo? Nie trzeba AGA77 pisać. Wysyłamy sami, ale jeśli nie dostałaś, to się po prostu z nami tamtędy skontaktuj. Nie słychać mnie? Napiszcie, czy mnie słychać, bo mam jakieś takie. Fajnie, że słychać. No dobra. To byliśmy w kubeczkowie, byliśmy w kartach. Jeszcze fajna rzecz od Ani. Znajomy z Hiszpanii, z którym ona współpracuje, zrobił tak,
że uczniowie na angielskim grali w tą grę i oprócz tego, że układali kody, to jeszcze mówili po angielsku, jaki ruch reprezentuje dana karta, więc po prostu interaktywnie było programowanie, język angielski, kodowanie, język angielski. No to teraz przejdźmy do prawdziwego kodowania. Czegoś związanego chociażby z Enigmą. Mamy kody różnego rodzaju. Kody, które pozwalają nam przygotować, bazując na nich, przedstawić swoje imię albo jakąś opowieść, jakieś zdanie. To jest kod taki troszeczkę harcerski, w którym literka A będzie wyglądała tak. To jest literka A. A to jest literka C. I możemy kodować litery w ten sposób. Dokładnie, Beata. Harcerski szyfr. Bardzo prosty. No to mamy jeden sposób zakodowania liter. Mamy jeszcze drugi. Tu jest drugi sposób. Mamy układ współrzędnych od 1 do 9 w pionie, od A do D w poziomie. No i wtedy jeśli chodzi o link, który napisałem, tak, trzeba napisać programowanie. Wiecie, trudno się pisze i mówi, więc ten link wrzucę wam później, ok? Poziomie mamy A, B, C, D i wtedy w środku, na przykład litera H samo, to jest 4B, litera A to jest 6C. Po co nam to? Do czego może nam się to przydać? No przecież nie powiemy dzieciom, słuchajcie, możemy powiedzieć, zakodujcie swoje imię, ale to za mało. Można z tego zrobić inny scenariusz i taki scenariusz wymyśliliśmy i tutaj są na zdjęciu znowu dzieciaki Wioli Szwebs i jak to wygląda? Dzieciaki poznają statki, albo jeśli nie znają, to po prostu szybko łapią, na czym polega ten układ współrzędnych i zaprasza się ich do wspólnej pracy nad opowieścią. Jak mamy tydzień kodowania, możemy poprosić, słuchajcie, wybierzmy sobie imię dla naszego programisty. No to niech będzie jakieś imię dla programisty. Wrzućcie mi jakieś imię programisty na czacie, dobra? To ja wybiorę. Jakieś bardzo fantazyjne. W tym czasie zrobię łyka. Dzięki, mam. Kodzik mi się bardzo podoba. Był sobie programista, który miał na imię Kodzik. I naszym zadaniem będzie opisanie jego przygód. Możemy wybrać sobie charakter naszej opowieści. To może być przygodowy, może być komedia, może być z lekkim dreszczykiem. I dzielimy sobie naszą całą klasę na kilka grup. Tych grup może być 5, może być 6, może być 7. Pierwsza grupa napisze zdanie wstępu do naszej opowieści. Druga grupa może napisać w jednym zdaniu, jak nasz kodzik wygląda. Trzecia grupa może napisać, co robił danego dnia. Czwarta może rozwijać tą akcję. Piąta może kolejne zdanie dopisać. Jasne, że może one nie będą logiczne, ale chodzi o to, żeby było trochę śmiechu. Nie będą logicznie ze sobą powiązane. Ostatnia grupa robi zakończenie opowieści. Dzieciaki kodują na bazie przyjętego szyfru zdania i jak je zakodują, to później mogą się wymienić kartkami, odszyfrować swoje zdania, a następnie je odczytać. No działa, bo jest sprawdzone już z dzieciakami, z uczniami, jest przy tym dużo śmiechu i radości. No i kodujemy, a przy okazji tworzymy jakąś opowieść, ćwiczymy trochę swoją kreatywność, też pisanie poprawnych zdań, więc robimy to razem. Kasia napisała, że jak karteczki posyłają na lekcjach, to już koduj. Na pewno, jak one są szybkie albo takim, to troszkę tak jest, że mamy już do czynienia z kodowaniem. I to są takie przykłady zabaw form offline'owych, które w prosty sposób angażują klasę. Pokazują nam, że kodowanie i taki sposób myślenia jest nam bliski, że doświadczyliśmy go już, bo graliśmy w statki, bo graliśmy w szachy, graliśmy w warcaby, graliśmy w jakieś gry planszowe. One też mają jakieś wewnętrzne zasady, z których korzystamy. I dlatego oswajanie, że można zacząć od takiego pułapu i później
przesuwać się coraz dalej, rozwijać tego typu pomysły, to jest coś, co... O, świetnie, Agnieszka podała przykład tutaj, wyrzucę, że można szyfrować też zadania matematyczne. Więc tych możliwości nagle się okazuje, że jest coraz więcej i wszystko zależy od naszej wyobraźni, od interakcji z uczniami, od tego, co potrzebują. Myślę, że oni też mają swoje pomysły, które pozwalają im na to, żeby rozwijać ten wątek. No i wyjdziemy teraz już ze świata offline'owego, pójdziemy sobie do świata aplikacji. Kamila jeszcze napisała, że można zakodować temat lekcji, pewno jakiś element. Ania napisała, że przydział do grup można zakodować. To są fajne pomysły. Już teraz widzimy, że już wam się coś generuje. Jakbyśmy pociągnęli ten wątek jeszcze dalej, to jeszcze na pewno kilkanaście, kilkadziesiąt różnych pomysłów udałoby się nam po prostu wygenerować. Więc to pokazuje, że to działa, że taki sposób myślenia, takie podejście ma w sobie jeszcze duży potencjał, że możemy jeszcze dużo rzeczy wspólnie wymyślić i wyciągnąć. Ale przejdźmy już teraz do aplikacji. Apki czy platformy, które będziemy prezentować, wybraliśmy rzeczy, które są darmowe, które można wykorzystać zarówno na urządzeniach mobilnych, ale też można z nich korzystać normalnie na komputerach, PC-tach, laptopach, które macie. Czasami trzeba je zainstalować, czasami po prostu trzeba mieć internet. Pierwsza aplikacja, bardzo prosta, która jest przeznaczona dla uczniów szkoły podstawowej, tak pierwsza klasa. A jeśli chodzi o edukację wczesnoszkolną, oddziały przedszkolne, to jak najbardziej. Nazywa się Defus. To prosta gra. Można ją pobrać jako apkę na właściwie wszystkie systemy, plus można też z niej korzystać w przeglądarce, czyli na komputerach. Polega ona na tym, że mamy stworka, który ma do wykonania zadania. Żeby zrealizował te zadania i zebrał na przykład, jak tutaj na tej planszy widać, pączka, należy poukładać też skrypt ruchu, czyli coś, co gdzieś offline dzieciaki już na pewno miałyby przećwiczone, wiedziałyby, że w prawo to pójdzie w prawo, że jak pójdzie w lewo, to pójdzie w lewo, że jeżeli potrzebny jest podskok, to będzie taka ikonka, która pozwoli nam na to, żeby nasza postać, nasz obiekt skakał. I to wszystko. Im dalej idziemy, tym pojawia się nowa fabuła, pojawiają się nowi bohaterowie. Jest to bardzo fajnie zrobione, bo na kanwie takiej trochę przygodówki, troszeczkę czegoś, co dzieciaki znają z platformówek. Tylko, że zamiast sterować przy pomocy strzałek czy myszki, czy pacania po tablecie, układają sobie sposób sterowania przy pomocy kodu, który jest bardzo sympatyczny, też składa się tutaj z takich malutkich ikonek ze znakami i w ten sposób układają sobie wszystkie rzeczy. No to jest Defus, a o dalszych możliwościach opowie wam Agnieszka. Czekamy jeszcze na Agnieszkę, aż się uruchomi. Jasne, mnie już słychać pewnie. Nie słychać. Na Agnieszkę kamy. Jestem. Ile to trwało? Okej, to Agnieszka przejmuje pałeczkę. Okej, super. Ja tylko chciałam jeszcze uzupełnić to, o czym mówił Krzysztof. Interesowała Was polska wersja gry tej ze strzałkami, jeśli chodzi o objaśnienia tej gry. I jest taka polska instrukcja do tej gry na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i postaramy się ten link też Wam podać. No, oczywiście nie w tej chwili, tylko już po zakończeniu webinaru. Jedna z naszych trenerek odnalazła instrukcję w języku polskim, także będzie można spokojnie do tego wrócić. Krzysztof opowiedział już o pierwszej apce, którą warto zainteresować dzieci. Ja chciałabym powiedzieć o kolejnej. Apka nazywa się Codeable. Można ją pobrać w sklepie Google Play, można ją pobrać w App Store. Tak, halo? Popracuj nad głosem jeszcze, nad głośnością, jest prośba.
Znaczy ja już mam maksymalnie chyba wszystko podgłośnione. Czy teraz jest lepiej? Teraz, jak jesteś bliżej, jest lepiej. Dobra, to ja się w takim razie trochę przesuwam i będzie, mam nadzieję, że będzie teraz lepiej. Tak. Aplikacja Codeable, myślę, że też podobne działanie do tej, o której przed chwilą Krzysztof mówił. Mamy takiego włochatego stworka, którego zadaniem jest przejść po kolejnych polach i zebrać monety. Oczywiście mamy zasobnik ze strzałkami i za pomocą tych strzałek programujemy drogę tego stworka. Oczywiście też im dalej, tym trudniej, tym pojawiają się kolejne, bardziej skomplikowane polecenia. W pewnym momencie pojawiają się takie kolorowe kwadraty, czyli musimy już skorzystać z funkcji jeżeli. Jeżeli dojdzie do takiego kolorowego kwadracika, to ma wykonać kolejne polecenia. Co jest ciekawe w Codeable, na stronie codeable.com mamy możliwość pobrania tej gry na komputer i możemy z niej korzystać bez dostępu do internetu. Chciałabym spróbować teraz pokazać Wam, jak to wygląda. Mam tutaj otwartą stronę. Chciałabym poprosić o sygnał, czy będzie widać to, co udostępniam. Ok, dobrze, to przechodzę na tą stronę, którą chciałam pokazać. Codeable.com. Możemy tutaj skorzystać, tak jak powiedziałam, z tej gry offline, jeżeli nie mamy dostępu do internetu w szkole, na przykład, albo jest z tym internetem troszeczkę problem. Tutaj na dole strony mamy opcję download, czyli można sobie pobrać i różne tutaj opcje pobierania, jak widać. Na Androida, na iPada, wersja desktopowa też możliwa do pobrania. Oprócz tego można z dziećmi fajnie się pobawić, korzystając tutaj z Teacher Resources. Nasz włochaty stworek tutaj w różnych odsłonach. Mamy handouty, mamy stronę do kolorowania, do uzupełniania też tutaj troszeczkę kodowania bez komputera z użyciem strzałek, których przykłady wcześniej Krzysztof pokazywał. Także zachęcamy zarówno do pobierania sobie aplikacji i przetestowania, jak i do tego, żeby korzystać z tych materiałów. Dobrze, mam nadzieję, że udało mi się wrócić do prezentacji. Kolejną aplikację, którą chciałabym pokazać, to jest Lightbot. Lightbot to robocik, który ma przejść określoną trasę do pola takiego w kolorze niebieskim i jakby zaświecić to pole, zapalić to pole. Czyli wykonuje polecenia po drodze i musi ileś kroków przejść prosto, skręcić, żeby dojść do tego ostatniego pola i je zaświecić. Oczywiście też im dalej, tym bardziej skomplikowane są polecenia. Możemy sobie wybrać postać, którą jesteśmy. Może być to dziewczyna albo chłopak, jak tutaj widzicie po prawej stronie. Aplikacja jest do pobrania też jest w sklepie Google Play i w App Store. Tylko na pewno spotkacie tam wiele wersji tej gry. Część z nich niestety jest płatna, ale tą, którą chcemy pokazać Wam dzisiaj, to jest wersja bezpłatna i ona się nazywa Lightbot Code Hour, czyli godzina kodowania. I tutaj myślę, że jest wystarczająca na potrzeby pracy z uczniami. Tak jak mówię, im dalej, tym bardziej skomplikowane są zadania przed uczniami stoją. Są również procedury, czyli już kolejny etap, tak? Ale na początek strzałki, skręć w prawo, skręć w lewo, podskoki, bardzo atrakcyjne dla dzieci. Tutaj jeszcze pomniałam jeden slajd, chciałam pokazać właśnie, w jaki sposób
programuje się tego robota też poprzez przeciąganie strzałek tutaj na obszar roboczy, strzałek czy też innych poleceń. Tak? Tutaj jest akurat zrzut ekranu tylko ze strzałką, ale tak jak mówiłam, podskoki, pętle, im dalej, tym bardziej skomplikowane. Dobrze. Ja tutaj jeszcze próbuję przeczytać, dla jakiej grupy uczniów są te gry. Ja korzystałam z uczniami w szkole podstawowej, zarówno dla młodszych, ale i również 4-6 świetnie sobie radzą. Powiem szczerze, że nie przechodziliśmy jeszcze do bardziej skomplikowanych etapów, ale myślę, że tak na poziom szkoły podstawowej to jest ta gra odpowiednia. Jeśli mogę dodać, to Codeball jak najbardziej, edukacja przedszkolna, pierwszy etap. Później pierwsza, druga, nawet trzecia, kiedy już wchodzą pod takie warunki z kolorami albo powtórzenia, to też spokojnie. Niektórzy czwartoklasiści z podstawówki, którzy nie mieli jeszcze do czynienia z programowaniem, to też może być dla nich wyzwanie. Jeśli chodzi o Lightbota, to tak jak mówiła Agnieszka, te pierwsze plansze są dość łatwe i przyjazne też dla dzieci w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Niektórzy z drugiej są w stanie to zrobić, ale kolejne etapy, gdzie są już pętle, gdzie są już powtórzenia, mogą być wyzwaniem nawet dla pierwszej klasy szkoły gimnazjalnej. Więc to też zależy od poziomu rozwoju uczniów, ale Lightbot jest bardziej zdecydowanie uniwersalny, bo dla niektórych rodziców, którzy brali udział na przykład w zajęciach ze swoimi uczniami, też był wyzwaniem. To tyle. Uciekam. Okej, dzięki. Tak, po Lightbocie na pewno część osób, ci, którzy już po raz kolejny są z nami w programie, znają aplikację Scratch Junior, a może nie tylko ci, którzy są po raz kolejny, ci, którzy po raz pierwszy może też już próbowali i zetknęli się z tą aplikacją. To jest aplikacja na tablety. Również jest do dyspozycji zasobnik, gdzie układamy polecenia dla różnych duszków, charakterów, dla różnych postaci. Dzieci mogą sobie tutaj tworzyć własne postacie, mogą wybierać z szerokiej bardzo biblioteki tych postaci, biblioteki duszków. Układając strzałki, programują proste gry. Mają do dyspozycji również wiele, jest możliwość stworzenia gry z wieloma tłami, z wieloma postaciami. Dla każdej z tych postaci oddzielne skrypty tworzymy właśnie te strzałeczki, przeciągając je też tutaj do zasobnika. Jest możliwość uruchamiania w różny sposób gry poprzez kliknięcie na daną postać, czy poprzez kliknięcie właśnie tutaj na tą zieloną flagę. Do pobrania również w sklepie Google Play i App Store. To jeszcze, no, na pewno tutaj też jest możliwość już wprowadzenia pętli, przechodzenia z jednego tła na drugie. Programowanie podskoków, programowanie ilości kroków do przejścia, także naprawdę jest też tutaj, tylko wyobraźnia dzieci ogranicza to, co są w stanie tutaj sobie stworzyć. Na początek na pewno dobry jest też Scratch Junior zamiast Painta w szkole, ponieważ jest opcja tworzenia własnej grafiki, własnych teł, własnych postaci i tutaj świetnie się to wpisuje w podstawę programową. Można, zanim jeszcze zacznie się kodować, zanim zacznie się układać skrypty ze strzałek, można popracować nad grafiką. Tym samym my wypełniamy sobie zadania z podstawy programowej. Dzieci oswajają się z aplikacją, ćwiczą też tworzenie tych elementów graficznych, a następnie przechodzą już do programowania.
Link do juniora na pewno, znaczy wystarczy, że w sklepie Google Play lub w App Store wpiszemy sobie Scratch Junior i tam nam się pojawi ta aplikacja gotowa do ściągnięcia na tablet. Tak, jeżeli będzie taka potrzeba i będziecie chcieli te wszystkie linki konkretnie już prowadzące w sklepie Google Play czy w App Store, to też oczywiście Wam je dostarczymy. Ale jeżeli sobie korzystamy, ściągamy różnego rodzaju aplikacje, to wystarczy, że wpiszemy sobie Scratch Junior i pojawi nam się ta aplikacja do ściągnięcia. To na pewno nie jest skomplikowane. Skąd mieć tablety? Skąd mieć tablety? Tablety, myślę, że jest to kwestia też porozumienia się z dyrekcją, z władzami. Na pewno nie jest łatwo, ja z własnego doświadczenia powiem, że udało mi się to po co najmniej 2 latach, że jestem teraz szczęśliwą posiadaczką szkolnych tabletów, ale wcześniej korzystałam z urządzeń przenoszonych przez dzieci. Pracowali w grupach. Oczywiście też wymagana była zgoda rodziców, tak? No to nie jest na pewno na wcześniejszych etapach edukacji łatwe, ale nie jest niemożliwe. I można korzystać ze sprzętu, którym dysponują dzieci, a cześć opanaski. Ale no tak jak mówię, można próbować, można zabiegać, można próbować w różnych projektach, ale sprzęt dzieci też się świetnie sprawdza. Kolejna rzecz, którą chciałabym zasygnalizować, to jest studiocode.org. Tam mamy również wiele możliwości do tego, aby uczyć dzieci wizualnego kodowania. Jak widać tutaj na slajdzie, podobne tutaj bloczki do tych, które są w programie Scratch, jeśli ktoś miał wcześniej ze Scratchem do czynienia. Jest kilka takich bardzo fajnych gier na stronie właśnie studiocode.org. Tematycznie one bardzo interesują dzieci, bo to są od takich prostych labiryntów Angry Birds przez Gwiezdne Wojny, Minecraft, kodowanie z Anną i Elzą. Ja za chwileczkę spróbuję pokazać, jak się do tych zasobów dostać. Dzielenie ekranem włączymy. Już przechodzę na code.org. Ja jestem tutaj co prawda już zalogowana, ale bez logowania moje dzieci też grały, ale zaraz powiem, jakie korzyści mogą być dla nas, jeżeli się zalogujemy na tej stronie. Dostępne kursy. Wśród dostępnych kursów, właśnie te, o których przed chwilą powiedziałam, godzina kodowania dla wszystkich grup wiekowych i tutaj zgodnie jeszcze z zainteresowaniami. Pokazywałam przed chwilką te Angry Birdsy. Spróbuję teraz się tutaj do nich dostać. Każda łamigłówka ma na początku polecenie. Jest informacja dla ucznia, co powinien w danym etapie zrobić. Jest to bardzo intuicyjne. Tutaj pojawiają się komunikaty, przeciągnij blok, kliknij uruchom, żeby uruchomić program. I co muszę zrobić, żeby ten ptak no, doszedł tutaj do świni. Mieszka? Tak, halo? Tak? Nie widać twojego pulpitu w tej chwili. Nie widać, ale nie widać. Łączy mi się chyba. Tak, w tej chwili czekamy na to, żebyś się połączyła. O, teraz już tak. Teraz widać, tak? Dobrze, to ja jeszcze super, raz fajnie. Może przejdę na początek tutaj, gdzie pokazywałam, tak? Na code.org. Dostępne kursy. Godzina kodowania dla wszystkich grup wiekowych. Teraz mam nadzieję, że widać wszystkie gry. Ja sobie tutaj weszłam na to, co było na slajdzie, czyli na Angry Birds. Próbujemy ułapać niesforną świnkę, mamy polecenie, wszędzie komunikaty, co należy w danym miejscu zrobić. Przeciągnąć bloki, kliknąć uruchom, bardzo, bardzo intuicyjne. I teraz co muszę zrobić, żeby ten ptak zniszczył tutaj świnie,
po uruchomieniu idź do przodu, klikam uruchom i pierwszy sukces ma. Napisałeś dwie linie kodu, przechodzę dalej i kolejne łamigłówki coraz trudniejsze mi się pojawiają. Kiedy skończę moją godzinę kodowania, jest możliwość wydrukowania certyfikatu potwierdzającego, że przeszedłem czy przeszłam daną grę. Zakończę w tym momencie już współdzielenie. Przejdę jeszcze do prezentacji. Tematycznie dzieci wybierają bardzo różne gry, ale tak naprawdę dostosowanie do wieku, do zainteresowań, to już myślę, że każdy sobie świetnie poradzi. Jak sobie sami przetestujemy w domu, to potem zaproponujemy dzieciom i one już świetnie sobie z tym radzą. Co nam daje zalogowanie się na tej stronie? Mamy coś takiego jak domowa strona nauczyciela. Jest możliwość dodawania poszczególnych sekcji do danej grupy uczniów. Wybieram sobie, wpisuję sobie imiona uczniów, zadaję im jakby na przykład ukończenie takiej godziny kodowania Angry Birds i widzę, mogę śledzić postępy uczniów, kto na jakim etapie jest, ile zadań już wykonał. Oprócz tego na stronie code.org możemy skorzystać z takich 20-godzinnych kursów z podstaw informatyki i też od pierwszego dla początkujących poprzez tutaj uczniów, którzy już potrafią czytać, kontynuacja w każdym kolejnym kursie. Naprawdę bogactwo materiałów, bardzo polecam code.org. Ok, widzę, że już tutaj sporo osób ma doświadczenia z Codeway, bo naklejki przygotowane na Codeway. Super. Kursy są rewelacyjne, czyli że część osób już na pewno korzystała i zna. Kto ma chęci kurs do końca roku za szóstkę? Tak, bezpłatne. Tak. Jest to bezpłatne. Na zakończenie, a tutaj pokażę jeszcze, jak wygląda monitorowanie postępów. Tak, są jakieś tutaj, widać, przerwy, luki, także gra nas jak przepuszcza dalej, ale jeżeli nie wykonamy zadania, na przykład użyjemy więcej bloków albo dane zadanie nam nie wyjdzie, no to pojawiają się nam tutaj luki. Na zakończenie każdego takiego etapu, każdej gry mamy możliwość wydrukowania certyfikatu i ten certyfikat można spersonalizować wpisując swoje imię, nazwisko. Można go pobrać na komputer, można wydrukować i w ten sposób nagrodzić uczniów. Tak? Tutaj jeszcze slajd ze Star Wars. Ale tak jak powiedziałam, tematycznie bardzo zróżnicowane dla dziewcząt, dla chłopców, no i różne też poziom trudności. Tylko jeszcze tylko certyfikaty lądują na gazetce w klasie informatycznej. U mnie dzieci niejednokrotnie chcą zabrać do domu i pochwalić rodzicom, także też to zależy od grupy. Skąd wziąć certyfikaty? Certyfikaty, jak już dzieci przejdą wszystkie etapy danej gry, pojawia się opcja pobrania certyfikatu. Dzieciaki nie muszą się zalogować. Możemy to zrobić tak, jak wspomniałam, tworząc sobie klasę. Przejdę jeszcze tutaj do wcześniejszego slajdu. Tworząc klasę i przypisując dany zestaw, można to zrobić w taki sposób, że wpisuję imiona i wybieram sobie, że dzieci będą miały dostęp do tej gry po wpisaniu słowa. Tam jest opcja przez e-mail, ale też jest Word, czyli słowo. Drukuję sobie potem karteczki. Do każdego imienia jest przyporządkowane jakieś słowo.
To były słowa, dzisiaj drukowałam, są to słowa w języku angielskim i to słowo jest jakby hasłem dziecka do tego, żeby ono do tej klasy i na ten przypisany przeze mnie kurs trafiło. Także niekoniecznie logowanie przez e-maila, tak, albo obrazek. Dokładnie, można przypisać obrazki. Tak, jak zdążą na jednej lekcji, to certyfikat generuje się i wpisuje się imię, oczywiście. To nawet może być bez logowania, jasne. Aczkolwiek te dzieci, które troszkę wolniej pracują, to dobrze by było te ich postępy jednak zapisać i żeby miały możliwość dokończenia. Dobrze, zerknę jeszcze, czy jakieś pytania. Myślę, że możemy przejść dalej do Khan Academy. Khan Academy polecamy ze względu na to, że możemy tutaj uczestniczyć w różnego rodzaju kursach i są tutaj również kursy dotyczące programowania. Jak utworzymy sobie tutaj konto, ja też na chwileczkę tylko pokażę, podzielę się ekranem. Mam nadzieję, że mi się to uda. Ekran, dobrze. Na Akademii. Rejestrujemy się jako nauczyciel. Nauczyciele, zacznijcie tutaj. Po zarejestrowaniu się mamy możliwość przypisywania też kursów i monitorowania postępów uczniów, którzy dany kurs przechodzą. Możemy sobie tutaj właśnie podglądać statystyki, czy uczniowie dany kurs przeszli, czy w ogóle się logowali, czy wchodzili na stronę. Na Khan Academy znajdziemy nie tylko kursy dotyczące programowania, ale jest tam naprawdę bogactwo różnych kursów z różnych dziedzin. Starałabym się tutaj wejść teraz i jeszcze raz i pokazać, jaki mamy wybór tych kursów. Tylko może bym się od razu zalogowała. Opcje logowania są różne przez konto Google albo konto, które mamy utworzone na Khan Academy. W lewym górnym rogu mamy przedmioty i możemy sobie tutaj rozwinąć całą listę. Z informatyki też mamy programowanie, informatyka, godzina kodowania. Także też polecam uwadze, można się z tymi treściami zapoznać i zobaczyć, czy będzie to coś, co będzie nam odpowiadało i naszym uczniom. I myślę, że to teraz poproszę Krzysztofa, żeby przejął kołeczkę. Już się pojawiam z powrotem. Super. Jestem. Tak, Khan Academy jest dostępny w języku polskim. Coraz więcej zasobów jest dostępnych w języku polskim. Jeśli chodzi o strefę programowania, jest ona już przetłumaczona, są filmy z napisami, są też filmy z lektorami, plus cała treść zadań jest w języku polskim. To jest też bardzo fajnie metodycznie poukładane. Czyli dla nas, jako dla nauczycieli, jeżeli pracujemy w klasach starszych, w gimnazjum, ponadgimnazjalnej, a chcemy wprowadzać uczniów już w świat programowania, to warto sobie nawet samemu przejść ten kurs, bo on fajnie pokazuje metodykę, fajnie pokazuje, jak pokazywać o pewnych uniwersalnych zasadach, takich jak warunki, jak pętle, jak zmienne, w taki bardzo też oswajający sposób, czyli bez takiej nowomowy technologicznej. Naprawdę są to kursy, że spokojnie nawet ten, kto uważał, że woli mieć, nie chce mieć nic wspólnego z informatyką czy z matematyką, spokojnie to przyswoi i okaże się, że te rzeczy można podawać w strawny, fajny sposób i można czerpać satysfakcję z tego, że się uczymy. Jeszcze jedna platforma na czacie, wrzucę ją, apki.org, bo skoro pytacie o język polski,
To jest platforma już nie do oswajania. Chcemy naszym uczniom z ponadgimnazjalnych szkół albo gimnazjum dać coś więcej. To na tej platformie można uczyć się różnych języków. Na pewno jest Python, jest JavaScript i jeszcze kilka innych rzeczy. Ona jest polska, też jest za darmo. Więc można z niej korzystać bez potrzeby umiejętności języka angielskiego. Ostatnia rzecz, którą chciałem pokazać, to też dla starszych uczniów, gimnazjaliści, albo rozrywka dla nas, albo nawet ponadgimnazjalna, też gra planszowa. Też są ikony, z których tworzymy sobie kod, ale dla szkoły podstawowej będzie za trudno. To jest już wymagająca aplikacja, wymaga więcej doświadczeń i wyższego poziomu myślenia, ale dla takich, którzy lubią takie rzeczy, spokojnie może być ciekawą łamigłówką i ciekawym wyzwaniem. Tak, Agata, doba ma tylko 24H, kursy są fajne. Całe szczęście, te kursy, nie trzeba ich robić w ciągu miesiąca, można sobie to rozłożyć. Platforma Code.org absolutnie genialna, można prowadzić jak nic. Przez długi czas i tak samo z Khan Academy, tam jest tych materiałów tyle, że starcza na lata, myślę, też pracy. Tutaj Martyna napisała codecombat.com, więc wrzucam. Też platforma, na której o ile dobrze pamiętam, chyba JavaScripta można wrzucać na podstawie gry. Martyna, sprostuj mnie, jak oszukuję. Więc jest tego całe mnóstwo. My wybraliśmy takie rzeczy, które nie zrażają, które są przyjazne, które są bezpieczne. O, albo Python na Codec Combat. Dzięki, Rafał. O, jeszcze się dzielicie, to wrzucę. Blockly Game. My wybraliśmy takie podstawowe rzeczy, które warto sobie zobaczyć, dotknąć, kiedy zaczynamy zupełnie. Bo przecież nie, to też nie jest tak, że wiecie o tym i pewnie obserwujecie też, bo pracujecie w oświacie, w edukacji i skoro jesteście w niszach kodowania, to gdzieś tam wasze zainteresowania wokół tematów związanych z programowaniem gdzieś krążyły i jest tak, że teraz jest tego coraz więcej, że tak naprawdę co miesiąc pojawia się coś nowego, jakieś nowe rozwiązania offline'owe, jakieś nowe aplikacje i to też jest tak, że nie możemy się dać zwariować, czyli wybieramy sobie jakieś jedno narzędzie i nim pracujmy. Ono uczy tych podstawowych zasad. Jak trafimy później coś nowego, jakieś odświeżenie, to też możemy pójść dalej, ale nie jest tak, że musimy naraz pracować z 12 aplikacjami. Tego nikt od nas nie wymaga. Więc spokojnie. Okej, tutaj padło pytanie. Dla jakiego wieku Code Combat? Spokojnie, piąta, szósta klasa podstawówki. Martyna może powie coś więcej. A Blockly Games absolutnie nie kojarzę w tej chwili, więc to Marzena może napisać, czy to jest dla podstawówki, czy dla starszych. Dokładnie jest z czym wybierać, jest z czym działać. Spokojnie, Agata 1, to jest dobry pomysł, wciągnąć rodzinę. Fajne też są zajęcia, kiedy zapraszacie dzieci, kiedy uczniowie zapraszają swoich rodziców, dziadków, babcie, otoczenie i na przykład uczą i razem przychodzą te rzeczy. Fajnie, jak pracują w parach, czyli w momencie, że nie tak, że każdy uczeń ma jeden komputer, tylko jak siedzą razem. Jeden etap, jeden labirynt, na przykład. Okej, tutaj tylko wyłapię. Martyna dokładnie powiedziała to, co ja, czyli czwarta, piąta, szósta klasa, jeśli chodzi o Code Combata, a jeśli chodzi o Blockly, to Dorota właśnie włączyła i powiedziała, że raczej szósta klasa i później. Więc to jest do przetestowania. I pozwalajcie dzieciom współpracować z waszym uczniom, czyli niech pracują w parach. Jeden etap, jedna osoba, drugi etap, druga. Niech się zmieniają, niech rozmawiają, niech rozwiązują problemy, które napotkali. Naprawdę to zupełnie inaczej zaczyna działać w grupie, kiedy pozwolicie uczniom, żeby współpracowali ze sobą. Jasne, że jak macie tak dobrze, że każde dziecko może pracować z tabletem albo jednym urządzeniem, jednym komputerem, to jest fajnie, ale zupełnie się coś zmienia. Sprawdźcie to, a może macie takie doświadczenia,
że kiedy dzieciaki zaczynają pracować w parach, uczniowie, to coś się zmienia. Nawet coś się zmienia w tym, co zdarza się w czasie zajęć, w czasie lekcji. Więc ja naprawdę polecam. Lepiej mieć jedno urządzenie na trzech czasami, niż mieć dużo urządzeń, ale każdy sobie po prostu robi, bo gdzieś zanika ta komunikacja pomiędzy nimi. Gdzieś coś ucieka, więc to jest na pewno fajne. O, Agnieszka mówi tak, dzielą się doświadczeniami, kiedy pracują razem. I uczą się nawzajem. Dokładnie, tak. Świetnie, dzięki. Cieszę się, bo wierzę, że też macie takie doświadczenia, że tak jest, tak? Że to jest ważne też, kiedy obserwujemy, jak ktoś inny myśli. Na innych falach funkcjonujemy. Aha, dokładnie. Dzięki, Asia. Fajnie, że dziękuję wam, że się dzielicie. To też są takie ważne rzeczy, że nie mówimy tutaj jakichś takich rzeczy, które są oderwane od rzeczywistości. Poza tym no, Agnieszka pracuje w szkole, a ja od września ostatnio to też chyba już kilkadziesiąt tych warsztatów miałem z różnymi dzieciakami i uczniami ze szkół średnich i gimnazjum, więc się dzieje. Więc też bazując też na swojej pracy nauczycielskiej i takiej też warsztatowej. No tak jest. I całe szczęście. No właśnie, albo nie mamy tyle sprawnych komputerów, jesteśmy do tego zmuszeni. Dobra, my się żegnamy z wami. Bardzo wam dziękujemy. To jest czas. Jak macie jeszcze jakieś pytanie, chcecie się czymś podzielić, to chwilkę zostańmy, a w tym czasie jak. Eventy zgłoszone, dzielić się zdjęciami. Jak macie kodikowe eventy, robicie coś fajnego, możecie wrzucić nawet na naszego Facebooka, gdzieś w komentarzach, spokojnie. O, fajnie. Agnieszka się napisała, należy wprowadzać grupę, bo prawda jest taka, że dzieciaki w gimnazjum nie chcą pracować w grupach. No jasne, bo potrzebują takich doświadczeń. Jak zaczynamy wprowadzać jakąś zmianę, w tym przypadku no, metodyczną pewnej formy pracy, no to one też muszą się oswoić i zobaczyć, że to jest coś normalnego, a im później, tym pewnie trudniej to wprowadzać. No, ale no, trzeba być konsekwentnym. Okej, Małgosiu, jest pytanie, czy ma pracować najpierw z którąś z tych aplikacji, a potem dopiero kurs Scratcha. Jasne, że tak. Możesz pozwolić uczniom i sobie poczuć się dobrze, chociażby korzystając z kodu RG, chociażby przechodząc do Lightbotera czy Codeable, jakieś etapy, a potem przejść sobie na Scratcha. To może zająć pół roku. Mieliśmy takie przykłady. Krysia Smalc ze Szczecina najpierw pracowała ze swoimi pierwszoklasistami tylko na Code ORG. I pracowała z nimi. Troszeczkę łączyła to z offline'em, czyli zanim przeszli sobie labirynt, najpierw sami swoim gdzieś tam ciałem zastanawiali się, co to znaczy skręcić w prawo, co to znaczy skręcić w lewo. I dopiero potem przychodzili do realizacji tego, więc to zajmuje trochę czasu. Jeszcze. Film będzie dostępny po 28 października, opublikowany na stronie mistrzowiekodowania.pl. A jeżeli zgłoszony event nie pojawia się przez tydzień, to proszę napisz do organizatorów, tam pewnie jest link z pytaniem, albo do ambasadora pytanie z prośbą o to, czy jesteś tam w środku. Jak się chcesz chwalić działaniami, to możesz napisać do nas jakąś relację ze zdjęciami na kontakt@mistrzowiekodowania.pl albo przez Facebooka oznaczyć nas po prostu jako mistrzów kodowania. Wtedy będziemy gdzieś to też podbijać. Albo w komentarzach. Cieszę się, że rozświetliło się w głowie. Link do przyszłości. Basiu, czu, czu, czu. Jasne, że jak robicie jakieś rzeczy, to możecie sobie to łączyć. Oczywiście, że tak. Jeżeli ktoś robi jakieś inne projekty, a chce wykorzystać kod ORG, to tak. To jest fajny pomysł. Ania napisała, że najpierw offline, potem kod ORG, a potem Scratch. No, fajnie metodycznie to też się bardzo układa. Tak jak mówię, filmy z webinarów będą po 28 października na stronie mistrzowiekodowania.pl. Jeszcze raz powtórzę. Dobra, Agata, bo czy każde działanie należy rejestrować? Jeżeli mówisz o Code Weeku,
To tak, jeżeli robisz lekcję albo spotkanie, każde działanie rejestruj. Jeśli mówisz o mistrzach kodowania, niczego nie musisz rejestrować. Tak, prezentacja będzie wysłana na e-maila, mówiliśmy o tym na początku. Dajcie czas do jutra wieczora, żebyśmy mogli złapać też oddech i już teraz za chwilę jej nie wysyłać. Dziękuję. Paulina, napisz na kontakt małpamistrzowiekodowania.pl z tym pytaniem. Spokojnie, Ania. Jak zaczynacie z czwartakami, dzieciaki naprawdę są takie, że kupują to. Jak zrobisz to naturalnie, to po prostu wejdą, będą chciały iść za tobą, będą chciały to dalej eksplorować. Więc to jest fajne doświadczenie. Wiemy to po sobie, prawda, Agnieszka? Dokładnie tak. Ja myślę, że tutaj warto jeszcze wrzucić ten link, który Wiola podała, tę polską instrukcję do gry. Wrzucam. Tak, Dzięki, wrzucamy. Wiolu. Jasne, kubeczki są, okej. Dzięki, tutaj Wiola jeszcze podała. Czy Wiola Szweps, to ty? Jeśli to ty, to tym bardziej dzięki. Trochę o tobie mówiłem. Jeszcze czekam. Cieszę się, że czujecie się zachęceni. Tak, Małgorzata, trzy. Oddech jest potrzebny i ważny. Apka z code.org to nie jest aplikacja. To jest, otwiera się po prostu przez przeglądarkę. Wpisujesz code.org adres przeglądarki i po prostu masz. Już to wrzucam. Więc to nie jest aplikacja. To jest o tyle fajnie, że to działa po prostu wszędzie. Czy na przeglądarce, na jakimkolwiek systemie, na jakimkolwiek urzędziu, to jest uniwersalne. Można otworzyć sobie sprzęt i działa. Pięknie. Fajnie, że kubki się podobają, że kubkowo, eventowo się zrobiło. Cieszę się, Aga. Aga napisała, że zadania z VPN realizują i niesamowicie idzie. Też tak myślimy. Mariola, spokojnie, krok po kroku. Nie mamy potrzeby zrobienia tego wszystkiego od razu. Jak nam jakiś scenariusz albo jakiś etap zajmuje cały tydzień albo miesiąc, to jest ok. Jak zajmuje nam jeden dzień, też jest ok. Jest tego tyle, że można dostosować do tempa pracy uczniów. To jest ważne. Podążajcie za waszymi uczniami. Wy ich najlepiej znacie. Wiecie, jacy są. I to wy jesteście najbliżej nich. To są tylko narzędzia, wy dostosowujecie to, jak je używać. I w tym jest wasza nauczycielska mądrość, że tak powiem. Nasza nauczycielska mądrość. I fajnie, że tak jest. Ok, jakiś tutaj link do przyszłości się pojawił. Wiola szaleje. Zadania offline. To te rzeczy są już nawet tutaj wrzucone na oswiamy programowanie edu.pl. A jeśli chodzi o zadania offline w code.org, to one są w code.org, to one są po prostu wrzucone w poszczególnych lekcjach. I tam można sobie zobaczyć propozycje, które są. No tak, Aga 1. W ogóle to są koszulki przedpotopowe i widzicie historię, bo Agata zapytała, czy te ładne koszulki sobie sami załatwiamy. To są koszulki z pilotażu mistrzów kodowania. Z przodu mają jeszcze stare, okrągłe logo, które funkcjonowało przez pół roku, więc to już relikt. Ale można sobie wyprodukować koszulkę, nie ma z tym problemu. No dobra, to wyłączam moderację, żegnamy się. Bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy bardzo Słuchajcie, mam nadzieję, że czujecie się oswojeni. i zachęceni. A na koszulce zakodować napis. Świetnie. I nikomu nie dać klucza, żeby po prostu nie rozwiązał tego zadania. A co? Niech się główkują, prawda? Co, Agnieszka, idziemy spać, nie? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dobranoc. Dobrej Cześć. nocy. Fajnie, pa. Kończymy.